Cześć Wam. Ten krótki odcinek jest częścią dużego odcinka o tym, jak samodzielnie wyciszyć swoje auto. W tym odcinku zajmiemy się samymi nadkolami przednimi oraz nadkolami tylnymi wyciszanymi od wnętrza, czyli od strony bagażnika, wnętrza bagażnika. Ja Wam pokażę, jak to wszystko poprawnie założyć, te całe materiały wyciszeniowe, jak zdemontować tapicerkę też w bagażniku. Aha, no i jak nie macie jeszcze materiału, żeby to zrobić, to polecam je kupić w firmie ABM Trade i jak przychodzicie z mojego kanału, to dostaniecie zniżkę na hasło sam wyciszam. Dobra, przenosimy się z tych urokliwych mól do garażu i działamy. Tak wygląda wnęka koła prawego po wyjęciu plastikowego nadkola. I teraz jak to wygłuszyć? Są różne sposoby, jedne są bardziej czasochłonne, inne mniej, jedne droższe, drugie tańsze. Powiem Wam, jak ja to zrobię. Nie będę omawiał, jak inni to robią. Otóż tutaj jest taka część grodziowa i ja tą część grodziową zrobię matą butylową 4 mm, czyli dosyć grubą. Tej strony tu nie będę ruszał, ale nadkole plastikowe z tej strony wykleję matą butylową 2 mm. I pianką kauczukową, taką izolującą, specjalną, o grubości 6 mm i zobaczymy, jak to będzie grało, a raczej nie grało. Korzystając z okazji, że mam wybebeszone nadkole prawe w moim superbiku, pokażę Wam jeszcze dla tych, którzy mają superba, zobaczcie, od razu możecie sprawdzić uszczelnienie wału i u mnie już jest całe cieknące. Czyli kolejna rzecz do zrobienia, uszczelnienie wału przy okazji wymiany rozrządu. To jest to, co mówiłem w moim filmiku o wszystkich wadach Superba. Ok, jestem już po wyklejeniu matą butylową czwórką tutaj tej części grodziowej z nadkola. Przy okazji mam dla Was takie wskazówki, zobaczcie na to. To jest taka płynna, zastygnięta, ale płynna konserwacja, która tutaj była, więc bez opalarki się tutaj nie obejdzie. Trzeba po prostu całe to przejechać opalarką, stopić tą płynną konserwację, następnie odtłuścić alkoholem izopropylowym i znowu opalarką fajnie podgrzać. Pomimo, że maty butylowe z ABM-u mają bardzo dobry klej, no to i tak tutaj przyda się podgrzanie tego, żeby... No ta mata jest dosyć gruba, żeby to wszystko fajnie siadło. Tutaj wszędzie dostaje się brud, więc trzeba to zrobić naprawdę dokładnie. Tak wygląda nadkole plastikowe po pierwszym etapie pracy, czyli po naklejeniu maty butylowej 2 mm ABM. Teraz to jest naprawdę solidne nadkole, zrobiło się ciężkie, nie takie jak wcześniej, czyli plastikowe, lekkie, latające, drgające, przepuszczające dźwięki i rezonujące. Teraz to będzie bajeczka. Na matę butylową wskoczyła nam pianka kauczukowa 6 mm ABM-u. Widziałem, że niektórzy kleją to takimi małymi paseczkami, natomiast ja postanowiłem, że walnę taki cały gruby płat, potem wszędzie ten klej mocno podociskam, a na końcu zajmę się otworami tymi montażowymi, że po prostu porobię w nich dziury. Jeszcze jedna taka wskazówka dla Was, tutaj na wszystkich tych rożkach, żeby ten klej, który i tak jest mocny, ale żeby dobrze trzymał, ja używam opalarki i trochę po prostu nagrzewam sobie te boczne krawędzie i wtedy dociskam i to będzie naprawdę mocno trzymało. Ok, nadkole mamy już wyciszone. Powiem tak, ciężko było to założyć samemu. Przydałaby się czyjaś pomoc. Ja sobie pomogłem takim lewareczkiem, czyli jak mi nie chciało wejść w nakazane miejsca, to sobie tam podlewarowałem trochę. No i dało się, ale jest ciężko. A teraz chyba najgorsze. Znaczy, mnie się wydaje, że to będzie najgorsze, bo wymyśliłem sobie, że ciszę nadkola od wnętrza, a to znaczy, że muszę zdjąć
te całe boczki w bagażniku. Kanapę też do tego trzeba zdemontować. I w sumie zwlekałem trochę z tą robotą, bo się jej obawiam. Ale zobaczymy, może okaże się, że nie jest taka zła, albo że nie zajmuje wcale tak dużo czasu. Mam jakąś taką instrukcję i postaram się po tej instrukcji to zrobić. Działamy. Jak zdemontować ten cały boczek? Na początku musimy zacząć od demontażu kanapy. Czyli kanapę ciągniemy do góry, siedzisko dolne ciągniemy do góry z równoczesnym takim ruchem wpychania i ona nam wyskakuje. Następnie pomiędzy oparciami mamy tutaj śrubkę do odkręcenia na Torxa 30. Zdejmujemy taką zapadeczkę i wychodzą nam już w jedną i w drugą stronę. Wychodzi nam już oparcie i potem jeszcze tutaj, ja już zacząłem odkręcać, o, mamy takie coś, odpinamy sobie klemę od akumulatora, bo tam mamy poduszkę powietrzną, a to się zdejmuje tak, że tu mamy po prostu jedną śrubeczkę i wyszarpujemy to. Teraz Wam pokażę, jak dalej to wygląda. A no i odpinamy wtyczkę od poduszki powietrznej. Ok, to jak już zdjęliśmy to teraz sobie zdejmujemy tą górę. W tych haczykach możecie podwadzić, ten haczyk się zdejmuje, ten to nie wiem, chyba nie, ale ten haczyk się zdejmuje i tutaj jest Torx 20, Torx 30, Torx 30 i tutaj jest Torx 30. No i na spinki to jeszcze kostkę trzeba odczepić i nam góra ładnie schodzi. I zostaje nam w sumie tylko to do zdjęcia, a to się trzyma tutaj na śrubeczce Torx 20 i zaczepy są takie, wyciągamy i mamy boczek zdjęty. Prościzna. Tak się bałem tego zdejmowania boczków, a tu bajeczka po prostu. Zobaczcie, ukazało nam się wygłuszenie. O, to jest jedno, tutaj jest druga, tak jakaś mata wklejona, no i to szyb ruszy praktycznie. Zrywamy to wszystko, nie zostawiamy. Dobra, biorę się do roboty. Zrobiłem sobie przerwę w trakcie pracy, tak wygląda częściowo naklejona mata butylowa, 4 mm. Jeszcze sporo roboty. Ok, a tak wygląda efekt po naklejeniu samych mat butylowych na nadkole. Teraz będę to wszystko przykrywał pianką 1,5 cm akustyczną, kauczukową. A tak wygląda efekt końcowy po naklejeniu pianki akustycznej 15 mm z ABM-u. Fajnie jest, co? Porównajcie sobie, jak było wcześniej. A jak jest teraz, będzie na pewno spora różnica w wygłuszeniu.
Słuchajcie, jestem mega szczęśliwy, bo skończyłem wygłuszanie nadkoli od wewnątrz. Tak jak wam mówiłem, trochę się obawiałem, że to będzie dużo tego ściągania. No i było. Ten pierwszy boczek zrobiłem tak zachowawczo, ale przy drugim to już maszynowo ciągnąłem i zrobiłem go w czasie dwa razy szybszym niż ten. Naprawdę, nie ma się czego bać, to już nadkola były gorsze niż ściągnięcie tego wszystkiego. No i co? I teraz dalej kontynuuję, robię bagażnik matą butylową 2 mm, potem pianka kauczukowa. Chyba tutaj dam 6 mm, nie potrzebuję jakby tutaj bardzo grubo tego wygłuszać. Do roboty. Tak wygląda częściowo zrobiony bagażnik. A teraz patrzcie, tak już wygląda to z pianką akustyczną 6 mm. Jeśli podobał wam się ten materiał, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, no i komentowania. Widzimy się w następnych odcinkach. Nareczka.